Na początku chciałem się odnieść do tego spotkania, które miało miejsce wczoraj. Otóż rzeczywiście reprezentanci Platformy Obywatelskiej byli na tym spotkaniu, ponieważ my traktujemy poważnie instytucje państwa i w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości, kiedy wy byliście zapraszani na spotkania w sprawach bardzo istotnych, na przykład o imigracji, na nie nie przychodziliście. My na tego typu spotkania przychodzimy. Cieszymy się też, że pani premier wzięła na siebie odpowiedzialność, żeby prezentować stanowisko rządu w Parlamencie Europejskim i w Brukseli. Mamy nadzieję, że również tak jak kiedyś Viktor Orban będzie gotowa do tego, żeby wycofać się z tych decyzji, które będą uznane za łamiące prawo europejskie. Natomiast jedną rzecz chcę powiedzieć dobitnie. Mowa o tym, że będziemy ramię w ramię maszerować waszą drogą, jest olbrzymim nadużyciem. To nie my eksportujemy tę debatę do Europy. I nie bądźmy hipokrytami, ponieważ ja byłem europosłem i pamiętam, kiedy mówiliście o prezydencji w 2011 roku, ją krytykowaliście bardzo ostro. Przygotowaliście rezolucję o tym, że nie ma demokracji w Polsce przy wyborach samorządowych, czy organizowaliście bardzo ciekawe spektakle o mgle. I chciałem się zapytać, kto się ostatnio skarżył na Polskę na arenie międzynarodowej, bo na pewno nie Platforma Obywatelska. To nie my eksportujemy tę debatę. Wszyscy są po prostu w Europie zaniepokojeni, poza może zatwardziałymi eurosceptykami i mają ku temu absolutnie powody. To jest wspólnota, moi drodzy państwo, i dlatego nasi partnerzy są zaniepokojeni tym, co robicie. My się z tego nie cieszymy. My wręcz ubolewamy. My nie jesteśmy masochistami. My nie chcemy, żeby Polska była kontrolowana pod względem praworządności. My nie chcemy sankcji. My nie chcemy postępowań za naruszanie unijnego prawa, dotyczącego na przykład dyrektywy audiowizualnej, tego, co robicie z mediami, dotyczącymi inwigilacji i tego, że nie ma tym kontroli sądowej, co wytyka Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Ale przede wszystkim nie chcemy zaprzepaszczenia pozycji Polski, którą budowaliśmy przez ostatnie 8 lat. Dlatego, że właśnie to pozwala nam bronić nasze interesy. A jak wy chcecie bronić polskich interesów? Pochukiwaniem, wzywaniem na dywanik, zdejmowaniem flag europejskich, których wczoraj nie było, nawiązywaniem do bojkotu niemieckich towarów, czy grą na resentymentach, tak jak ostatnio w listach ministra Ziobro. I my pamiętamy, jak to było w latach 2005-2007, kiedy byliście twardzi w języku, a bardzo słabi w działaniu, kiedy godziliście się na rzeczy, które były sprzeczne z polskim interesem. I najważniejsze jest to, moi drodzy państwo, że odpowiedzialność jest wasza. Odpowiedzialność jest rządu za to, co w tej chwili dzieje się w Europie, a nie opozycji. To wy jesteście źródłem tych wszystkich problemów. Ja się cieszę, że pani premier mówi, że demokracja ma się dobrze, bo nie będziecie rozpędzali demonstracji. Cieszy mnie to, że nie będę czuł gazu łzawiącego, jak miałem 10 lat na Starówce. Bardzo dobrze. Ale to wy zrobiliście zamach na Trybunał Konstytucyjny, na media publiczne, na służbę cywilną, a dzisiaj próbujecie robić również zamach na niezależność prokuratury. I teraz macie szansę. Moi drodzy państwo, pani premier, macie szansę wykorzystać to wszystko, tę całą debatę i wykazać się dobrą wolą. Po prostu wycofajcie się z tych wszystkich waszych ruchów, zwłaszcza dotyczących Trybunału, bo jest na to szansa, zwłaszcza dotyczących prokuratury. Jakie jeszcze będziecie mieli, drodzy państwo, propozycje, które będą łamały polską konstytucję i polskie prawo, no bo po to chyba chcecie ubezwłasnowolnić Trybunał Konstytucyjny? To prawda, że explicite prawo europejskie jeszcze nie chroni ani wegetarian, ani cyklistów, ale jednak chroni wartość nadrzędną, a mianowicie równouprawnienie. Mam nadzieję, że zamachu na to nie będzie. I jeszcze raz z całą dobitnością chcę powiedzieć jedno. Odpowiedzialność za to, że nasi partnerzy są zaniepokojeni, ponosi rząd i ponosi rządząca Prawo i Sprawiedliwość, a nie opozycja. I nie zaczarujecie rzeczywistości. Natomiast prawdą jest jedno, jest zgoda. Jest zgoda co do tego, że racją stanu nie jest bycie na peryferiach Unii Europejskiej, że racją stanu nie jest pozbawianie się wpływów w Unii ani na świecie, że racją stanu nie jest tworzenie jakichś mrzonek o kolejnym Międzymorzu, tylko współpraca, równoprawna współpraca z naszymi partnerami. I przede wszystkim, moi drodzy państwo i pani premier, racją stanu nie jest narażanie się na śmieszność lub bezpodstawne obrażanie partnerów, bo to na pewno nie pomoże wam załatwiać polskich interesów i bronić polskiej racji stanu. I jeżeli do tego dojdziemy tutaj do porozumienia, to na pewno będziecie mieli poparcie Platformy Obywatelskiej. I na koniec chcę powiedzieć jedno. To nie Polska jest szkalowana, to nie polscy obywatele są szkalowani, tylko nasi partnerzy są zaniepokojeni
waszym działaniem. I to jest wasza odpowiedzialność. Chcecie naszego pełnego poparcia? Chcecie z nami iść ramię w ramię, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną? To chodźmy. Tylko nie tą drogą, którą wy w tej chwili kroczycie.